Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomeber, to jest kolejny odcinek z gry Flatout. Lecimy sobie z kolejnymi wyścigami w Goldzie. To będzie taka, powiedzmy, czwarta partia wyścigów. Bo ja tak pionowo lecę, nie? Tak po trzy wyścigi. Potem zostaną ostatnie trzy. No i czy będzie coś potem jeszcze, to nie wiem. Zobaczymy. Na razie lecimy. A, Boże Święty. Raz zostaniesz sponiewierany. To już zostanie sponiewierane do końca. Podejście numer 3. Jak na razie nie mogę wyjechać za pierwsze parę kółek. Znaczy, tfu, zakrętów. Podejście numer chyba 4. Kuźwa, nie wiem. On mnie już tutaj wkurzają. Spieprzamy! Żeby mnie nie sponiewierali, oczywiście musiałem wypierdzielić w opony, które mnie spowolniły. Pieprzone bramy, tu jest skrót na prawo, ale pierdzielę ten skrót jak na razie. I w ogóle chyba w przyszłości, jeżeli będzie mi dobrze szło, to nie będę w ogóle próbował wjechać przez niego, bo on tylko mnie spowolni. I będzie tylko niepotrzebne ryzyko. Sypią mi się te słuchawki już. W sensie ta skóra się osypuje i mi się gdzieś tutaj, kurde, na tych uszach, kurde, zatrzymują. Tu na górze też, tutaj ta pianka od góry też się cała sypie. Potem, kurde, po ściągnięciu muszę je, znaczy, no, oskubać z kolejnej skóry, która się sypie. No i z siebie, z głowy, kurde, ściągać te. Nieraz mi właśnie do uszu najdzie gdzieś tam przy ściąganiu i mnie potem drażni. No ale generalnie tak, no oprócz tej schodzącej skóry, tej powłoki, no to nic mi nie dolega, nie? I tak szkoda mi je wymieniać, bo są dobre, fajne, podobają mi się. Także tak. Nie wiem, ja zawsze wydawałem w granicach 150 zł za słuchawki i spełniały swoje zadanie. Ważne, żeby były takie właśnie nauszne, dobrze tłumiły i dawały dźwięki. Tyle. Kurde, czego chcieć więcej? Zawsze biorę sobie z mikrofonem, bo raz, że są chyba tańsze, co jest dziwne. A dwa, że no jest bezpieczniej, bo gdyby mi padł ten mój główny mikrofon, to zawsze mam w razie czego pomocny. Chociaż no zdecydowanie musiałbym kupić taki sobie profesjonalny drugi w razie czego szybko. Bo raczej na takim słuchawkowym to bym na pewno nie nagrywał, bo jest no jakość dźwięku beznadziejna totalnie. Dobra, kolejny wyścig. Czas start. Mógłbym to auto sobie potuningować, tak naprawdę, żeby tutaj lepiej jakby wygrywać, ale ja myślałem, że droga idzie dalej tutaj, a jednak nie. Zawiesiłem się. A jednak... Co ja mówię? A, że mógłbym ulepszyć sobie to auto, ale nie ma to, w sensie nie chcę wydawać kasy, bo nie wiem, czy nie będzie tej platyny jednak. I czy nie... Fuck! Damn. I czy nie będzie tak, że nowe auta się pojawią, nie? Kurde,
klawiatury też mi tutaj schodził szlakier z literki D. Wkurzające to jest też trochę. Wow. Fuck. To ten już się zdążył zrespić po tym wypadnięciu i my dogonić, no na pewno. Wiem, że ja się na drewnie zatrzymałem, ale bez przesady. O Boże, jaki ten zakręt jest beznadziejny. Ała! Wywalimy tego. Ho, ho, ho! Kolejny leży. Za szybko. Ale już mi ciśnie z tyłu, jakiś gnój, no jak ja tego nie lubię. Tej presji. To jest ostatnie krążenie. Dobra, gości się rozpierdzielił, mamy drugie miejsce w prezencie, bo chciałem litro tu użyć szybko, żeby go wyprzedzić. Ale zapomniałem, że tu jest jeszcze taki zakręt dopiero na metę. Ale mamy to. Drugie miejsce. Przyjmuję to. 1500. Cóż, można chcieć więcej. Dobra. No i ostatni wyścig w dniu dzisiejszym. Później zrobię żadny bonus. Fajnie, że ja startuję, kurde, na pozycji, gdzie jest barierka od razu na dzień dobry, ale na szczęście moje auto jakoś, nie wiem, powoli rusza na początku. Później ma lepszego kopa, ale na początku jakoś powoli rusza, więc... Więc i tak nie musiałem w to wjeżdżać. Fuck you too! Oh my god, jakie ciasne zakręty. O kurde! Chciałem pojechać skrótem, ale tu nie ma skrótu, bo my jedziemy w prawo. To, żem się zrobił. A gdzie oni się podzieli? Czemu oni mnie nie wyprzedzili w tym czasie? Coś tam się musiało podziać złego. Wiem, że mam pełnego boosta. Postaram się dziś wykorzystać. Oh, what the hell. Nie wiem, tak na czuja pojechałem, no zobaczyłem to, kurde, mówię, no nie wiem, jechał przecież naokoło, no bez sensu. Ile kurde nadrobiłem dzięki temu. Ojoj, nie tak. Oj. Za ostro. Wypierdzielimy go. O kurde, co to jest? Komuś cysterna odpadła. Rąbane tu jest. A tam nie jest na wprost jakiś ten skrót kolejny? Kurde, ewidentnie tam była brama, nie? I tu naokoło by nie trzeba było jechać. Tylko nie wiem, w którym miejscu byśmy wyjechali. Chyba gdzieś tutaj. No dokładnie tutaj.
Spokojnie, spokojnie, nacelujmy. Bez nerwów. Zostaw to siano. Otwórz te bramy do końca, dziękuję. Znowuż pełne nitro. Dobrze idzie. Ajajaj! Jeśli zaraz będziemy kąpać. Kurde, no nie tak. Obracaj się. Nie. Powinniśmy się po prostu owinąć naokoło tego kamienia, a nie się kurde od niego odbijać jak od piłki. No. Przecież to jest nierealne. Dobra, powoli, bo tu jest cholerne siano. Tu po prawej jest ten. Dobra, i tu ja tutaj. O. Pyk. Pierwsze zawsze pojechanie jest beznadziejne, bo trzeba coś rozwalić. Fucking. Ach. Dobra, mamy to. What the hell? Dobra, jestem z powrotem z wami. Miałem telefon, musiałem odebrać. Ale już ciśniemy dalej. Kurde, co mi się zawsze tutaj myli jakoś, że... Zakręt będzie szedł dalej w prawo, nie wiem. Ja jeszcze jedno krążenie będzie. O! Szybko, bo tam już mi dochód dojeżdżał, kurde. No, come on! Nie pamiętam, to jest drugi czy trzeci wyścig? Kurde, już się pogubiłem, nie wiem. Nie wiem, czy to nawet już w ciągu tego wychodziłem z psem? Kurde, już mi się tak pierdzieli wszystko. Czy to w poprzednim? No, ale sami widzicie, jak to jest. No spokojnie tutaj. By w cholerne siano nie wjechać, omijamy powoli. Bez spiny. Skrótami, elegancko. I meta, drodzy państwo, na pełnym nitrze. Ciach, ciach, ciach. Dobra, jak to tutaj? To był ostatni, dobra. Czyli teraz lecimy do bonusu. Derby robiliśmy, robimy w takim razie 5 okrążeń tego tutaj, takiego specjalnego wyścigu w bonusie. O kurde. O kurde. O kurde. Chciałem powiedzieć, że tu będzie bezkolizyjnie, ale my tu nawracamy i jedziemy tą samą trasą. O ja pierdzielę. To wyobraźcie już sobie, co tu się będzie działo, jak za drugim, trzecim okrążeniem ktoś zostanie zaraz. A na pewno tak będzie. Już tak jest. Wypchniemy tego. Chociaż nie bardzo to się udało. Chociaż. Lekko tam się poturbował. Nitro mam, no ale co z tego, jak ja kurde nie mam gdzie tego wykorzystać. Taka do dupy trasa, kurde. Nie ma co tutaj na tych hopkach wykorzystywać tego nitro, bo jak widać, bo będzie jeszcze gorzej.
Uwaga, uwaga. No tak liczyłem na to, że przelecę nad jego dachem, ale tak nie do końca się to udało. On już chyba został wyeliminowany, czy nie? Czy on po prostu... Nie, się rozwalił chwilowo. Chociaż dalej tu stoi! Kurde, mordę. Oh no! Blokada! Jest zaraz za mną. A to jest ostatnie okrążenie. Dam się, gościu. O, oh, wow. Chyba właśnie gościu, który jechał zaraz za mną, to wyleciał. First. Jeszcze mnie wywalili. Dobra. Mamy to. 2000 dodatkowo, mamy 27 tysięcy. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.